Ostatni rzut oka na zaporę w Porąbce, na tą część Beskidu Małego. I skręcamy tutaj już w lewo, tak więc błyskawicznie od noclegu ze 100 metrów. Jesteśmy już na szlaku, jak widać. No i idziemy do góry. I tak pójdziemy jeszcze, ho ho ho, bo mamy kilkaset metrów tu przewyższenia. 2 godziny są na chrobaczą łąkę. 4:15 do straconki. Tak więc wejście 2 godziny, całkiem solidne. Zobaczymy, jak będzie z trudnością. Na pewno swoje trzeba będzie wejść. No, od samego początku szlak nie odpuszcza. Solidny pion. Oczywiście to jeszcze nie jest ekstremum, ale już solidnie właśnie chodzimy. Cały czas niełatwe wejście, no ale tego się spodziewaliśmy oczywiście. Tu nie będzie swoje, trzeba tu wejść na tą chrobaczą łąkę, łatwo nie będzie. Tu też nie ma dystansu, nie wiadomo ile. Tak więc takie dość strome momenty na pewno muszą być. No taki jeden to jest zdecydowanie przed nami. Trochę już weszliśmy. Ale to dopiero początek. Początek wejścia. Tu już się robi naprawdę ciężko. Solidna ściana. No, ja się tu nie będę na pewno gonić, krok za krokiem, zbyt stromo, żeby szarżować. Zresztą nie ma już po co, bo kończymy pomalutku szlak. No, trudny moment, trzeba się mocno wysilić, ale spokojnie damy radę. No, jak widać, dość do góry już weszliśmy. Zdjęcia nie widać, bo jest dużo drzew, ale już jezioro międzybrodzkie zostawiamy daleko, daleko w dole. One jest widoczne pod tą wielką górą przed nami. A my tu już cały czas wchodzimy. Teraz był odcinek taki ciut lżejszy, ale cały czas oczywiście do góry wchodzimy. Już myślałem, że tam prosto pójdziemy, a tam ściana płaczu. Ale skręcamy w prawo. No cóż, jeżeli nikt tutaj nigdy nie był, właśnie wchodząc za chrobaczą łąkę, tak to wygląda. Takie jest to podejście. Niełatwe. Ale jak na razie w pełni akceptowalne. Jeszcze jakiś wielkich tragedii tutaj nie było, choć znowu cięższy odcinek przed nami. Ta stromość znowu wzrasta. Ale dzięki temu też błyskawicznie nabieramy wysokości. Jak widzieliście, troszkę wchodzimy, a jak wysoko już jesteśmy nad tym jeziorem, szybko to idzie. Oczywiście mój brat poszedł do przodu, ale ja się nie przejmuję. Idę swoim tempem, równym tempem i wchodzę coraz wyżej. No tu widać, że spora ta ścianka. Spore tu przewyższenie. Zobaczymy, co tam za zakrętem nas czeka. No tak to wygląda. Tak jak mówię, błyskawicznie wchodzimy do góry. Nabieramy tych metrów wysokości. I z każdą minutą
zbliżamy się no do najtrudniejszej dzisiaj przeprawy, czyli na Chrobaczą Łąkę, na której jest schronisko, ale one też jest dość niepewne, raz otwarte, raz nieotwarte. Kiedyś to w ogóle było dziadostwo. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie otwarte. No w sumie w środku tam nigdy nie byłem. Raz, gdy byłem, to było oczywiście zamknięte. Tak więc zobaczymy. No i nic, spotkamy się na troszkę dalszej części spinaczki tego wejścia. Może wreszcie jakieś fajne widoki się pojawią, bo na razie słabo z tym. Z prawej strony mijamy szczyt Zasolnice, 556 metrów bodajże. Na szczyt szlak nie prowadzi. Mamy taki odcinek teraz wypłaszczenia. To fajnie, mięśnie mogą troszkę odpocząć. No i co, i zaraz będzie wejście bodajże na Bujakowski Groń. Mam około 750 metrów. No czyli jest ogólnie 200 metrów wyżej niż ta Zasolnica. Czyli troszkę mniej będzie do wejścia. No to już będzie taki no dość spore zbliżenie się do Chrobaczej Łąki pod kątem oczywiście wysokości. No teraz jest troszkę łatwiej. Można nabrać szybkości, że tak powiem. No i pomalutku myślę, że znowu będziemy mocniej wchodzić do góry. No zbliżamy się do tego Bujakowego Gronia, ale to jeszcze nam trochę zostało. Tu jest podejście najpierw. Znowu solidna ścianka. Znowu trzeba się mocno wysilić. Tam z tamtej strony widać górę Żar. Drzewa zasłaniają. Ale widać, że jeszcze cały czas nad nami. A więc sporo mamy jeszcze do wejścia. To kolejny ciężki odcinek. Spory ten pion. Tak to już wygląda. I cóż. Cały czas do przodu, krok za krokiem. Zobaczymy, co będzie dalej. Dotarliśmy w okolice Bujakowskiego Gronia. Z prawej strony się znajduje. Jak powiedziałem, szlak nie przebiega przez szczyt tej góry. Były teraz odcinki trochę łatwiejsze. Nawet wypłaszczenia, tak jak teraz. No znowu widzę, że troszkę do góry przed nami. Ogólnie do Chrobaczej Łąki no będzie z 80 metrów do góry jeszcze. Tak więc jeszcze troszkę trzeba wejść. Ale jak widać, błyskawicznie na to poszło, błyskawicznie nabraliśmy wysokości. Jak już wspomniałem, my jesteśmy przy szczycie, który ma 750 metrów, tak? Więc szybko to poszło. Ja myślę, że równie szybko pójdzie wejście już na Chrobaczą Łąkę. To już są ostatki tych podejść. No to również jest całkiem przyzwoite, ale to już nie jest ta stromość co wcześniej. Tutaj już jest łatwiej. Tak więc kończymy pomalutku to wejście. I teraz szybciej zbliżamy się do Chrobaczej Łąki. Dotarliśmy już praktycznie w okolice Chrobaczej Łąki. Piękne widoki. Ale my jeszcze nie jesteśmy na szczycie. Jeszcze czeka nas jedno wejście. Przynajmniej jedno wejście oczywiście. Widać, że ja już widzę tą ściankę. Więc wiem, że ten odcinek może nie będzie długi.
ale za to bardzo strome. Tutaj w prawo idzie zielony szlak, odbicie do kamieniołomu w Kozach. Zresztą Kozy już są bardzo blisko, u podnóża właśnie chrobacze Łąki. No, będzie ciężko. Stroma ściana. Jeszcze chrobacze na sam koniec ma dla nas niespodzianki. W postaci takiego właśnie wejścia. Stromego, mocnego. Tak więc krok za krokiem. I do celu, do szczytu. Na te 828 metrów. No solidnie to wygląda. A to co najbardziej strome, to dopiero przed nami. Na razie tylko dochodzimy. Dopiero do tej stromości. No idziemy cały czas tą ścianą stromą. Bo to bardzo mocna tu pochyłość. Ale mam nadzieję, że wchodzimy już do końca. Że to będzie krótka ściana. Ale wchodzi w mięśnie, wchodzi w nogi. Tak, to już weszliśmy. Tam daleko Bujakowski Groń, przez który szlak nie prowadził. Ale ścieżka jest. Jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej. No idziemy, idziemy. Cały czas do przodu. No widoków tu nie ma, dużo drzew przesłaniają wszystko, a szkoda. Pomiędzy tych drzew widać fragmenty tych wsi, pięknie to wygląda. Ale niestety nie z naszej perspektywy, wszystko przez to drzewo. No i co, to co najgorsze mamy za sobą. Ta najgorsza ścianka już przebyta. Tak więc liczę, że teraz będzie tylko łatwiej. Aż do osiągnięcia szczytu chrobacze Łąki. I myślę, że tam się ponownie zobaczymy. My jesteśmy już na miejscu. Potężny krzyż przed nami. No tak to tu wygląda. No duża konstrukcja, ciekawe ile ma metrów. Wysoka. Wysoki. Dojdziemy na taras widokowy. Zobaczymy, czym tu nas zaskoczy. No, rewelacja. Piękne widoki. Wspaniała panorama na te wsie pod chrobaczą Łąką. To pewnie Kozy. I nie tylko, no fajnie to wygląda. Super.
No jak widać, tabliczka jest na drzewie, chrobacza łąka, 828 metrów, szlak tutaj czerwony, zielony, tutaj troszkę w dole schronisko. Jeszcze raz ten krzyż pełnej okazałości, bardzo wysoka konstrukcja, on nieźle wygląda, jakiś wielki kamień tutaj u podnóża. Krzyż trzeciego tysiąclecia, dziewiątego lecia diecezji bielsko-żywieckiej. No tak to wygląda tutaj, wysokość 35 metrów tego krzyża, ciężar prawie 7 ton. No to pokazuje, jaka właśnie jest to solidna konstrukcja. Tak więc my idziemy zobaczyć do tego schroniska, czy tam ktoś jest, czy się uda jakąś pieczątkę wbić. Zobaczymy. Tak wygląda schronisko na chrobacze łące. Potem jak spłonęło x lat temu, no widać, że jest fajnie zrobione. No ale chyba znowu zamknięte. Tak więc ja po raz drugi, jak tu jestem, jest zamknięte to schronisko. Tak więc nie mam trochę szczęścia. Ale taka specyfika tego schroniska. Bardzo to niepewne, nie ma co liczyć tu na nocleg, szczególnie poza sezonem. No chyba, że coś nas zaskoczy, ale wątpię, wygląda, że jednak jest zamknięte. Kłódka na drzwiach. No i tyle w temacie, no. Szkoda. No nic, my idziemy dalej do mety. Pozostały nam dwa szczyty, tak naprawdę Gaiki. No i jeszcze jeden, zapomniałem nazwy, porównywalnej wysokości to chrobacza łąka. Tak więc, ale to już są właśnie podobna wysokość, więc raczej szybko tam dojdziemy i będziemy już schodzić do straconki.